ciekawa sytuacja na lotnisku w Warszawie. Słuchajcie, lecimy do Dubaju i zobaczcie, pani zobaczyła u mnie taką saszetkę zawieszoną na szyi i powiedziała, że to jest jako bagaż podręczny liczony i mieliśmy też do tego trzy walizki podręczne. No i powiedziała, że tą jedną walizkę podręczną musimy przez to, że ja mam to zawieszone na szyi, nadać jako normalny bagaż, taki wiecie, duży, normalny bagaż. Więc taki tip dla osób, które mają zawieszone jakieś różne torebki na sobie czy coś, to schowajcie je na chwilę do tego bagażu podręcznego, po to, żeby wam się podwójnie ten bagaż nie liczył. Także taka ważna sprawa. No i w sumie nasza walizka mogła iść do jako bagaż taki ten główny, rejestrowany. No to mamy dzięki temu teraz tylko dwie walizki, a nie trzy. No i to jest moja trzecia walizka podręczna. No, także taka ważna rada dla osób, które potrzebują przy sobie mieć trzy walizki. Patrzcie na to, jaka kolejka jest do samolotu. Zaczyna się tam gdzieś, tam daleko. Ciągnie się tu się ciągnie kolejka. Jeszcze. Czekajcie. Bo to jeszcze kawałek, tu cały czas ciągnie się ta sama kolejka do tego samego samolotu, którym my właśnie lecimy, ale my jeszcze nie stoimy nawet w tej kolejce, no bez przesady. O, tu. Jeszcze tam się ciągnie kolejka. Tam. I dopiero tutaj wchodzimy tu do samolotu i samolot stoi z tamtej strony, także niezła kolejeczka. W samolocie nie dostaliśmy lodów, ale tym razem mamy ice cream. Lody w samolocie. Waniliowe? Tak, waniliowe, tylko że tak sztywne, że nie idzie wbić. Takie twarde, zamarznięte, że niestety trzeba poczekać. Trzy razy. Patrzcie. Trzy razy lody waniliowe, ale na razie są bardzo zamarznięte i musimy poczekać, aż się troszkę rozmrożą. Ale tego jeszcze nie mieliśmy. Już dużo razy lecieliśmy samolotem, ale jeszcze nigdy w życiu nie dawali nam lodów. A jest bardzo ciemno, jest późno, jest godzina, nie wiem, 9 w nocy, a oni lody rozdają. No ale spoko, fajowo. Na polski czas jest 15 po 7. A, okej. Okay. Tutaj już jest 2 godziny później. Gdzie jesteśmy? Czyli po 9. Ogólnie wszyscy mają lody. Pierwsza część podróży już za nami. Jesteśmy już w Dubaju. Teraz szukamy swoich kolejnych bramek. 4 godziny przerwy i lecimy dalej. Chodzimy sobie już po lotnisku w Dubaju. Szukamy naszej bramki.
pełno sklepów. Pierwszy raz jesteśmy na lotnisku w Dubaju. Jeszcze nigdy przez Dubaj nigdzie nie lecieliśmy, ani w Dubaju nie byliśmy. Także dzisiaj trochę z samolotu, z okna, trochę wieżowców żeśmy pooglądali, ale no to oczywiście fajnie by było jednak tutaj zostać i trochę pozwiedzać na żywo, normalnie, a nie tylko z samolotu, ale może to innym razem. Dzisiaj lecimy dalej. Dobrze, że na lotnisku nie jest tak zimno, jak się spodziewaliśmy, że może być. Jest całkiem przyjemnie, jestem w krótkim rękawku, jest całkiem spoko. Także bluza na razie jest schowana, a właśnie byliśmy przygotowani na to, że będzie bardzo zimno i te bluzy będą potrzebne od razu. Na razie na szczęście nie trzeba. Dzisiaj 25 października jest też promocja kamerki od DJI i już myślałem, że może na lotnisku w Dubaju będzie ta kamerka, ale niestety jeszcze nie. Na razie cały czas mają wersję drugą. Trzecia dopiero najprawdopodobniej pan powiedział, że pojawi się dopiero gdzieś za tydzień. Także jestem delikatnie zawiedziony, że w Dubaju nie mają nowości od razu w dniu premiery. Coś mi tutaj dziewczyny podpowiadają, że przed chwileczką powiedziałem promocja zamiast premiera kamery. Nasz drugi samolot startuje spod bramki C, tylko że C jest 50 numerów od C1 do C50, a na razie na monitorkach pokazane jest tylko to, że nasz samolot startuje spod C, no i idziemy chociaż na razie w tamtym kierunku. Ciekawostką w Dubaju na pewno na lotnisku jest też to, że Wi-Fi łączymy po prostu klikając tylko w opcjach telefonu na połącz Wi-Fi z darmowym, normalnym Wi-Fi internetem lotniskowym w Dubaju i od razu się łączymy, nie potrzebujemy wpisywać żadnych loginów, żadnych haseł, nie musimy wpisywać żadnych numerów biletu, nie potrzebujemy totalnie nic. Internet działa bardzo dobrze, bardzo szybko, wszystko śmiga tak jak trzeba, także to też jest ważna i cenna informacja dla tych, którzy no tego internetu raczej potrzebują. Wszyscy potrzebują internetu, a tutaj łączy się bardzo łatwo, bardzo szybko, internet na lotnisku jest. Taką informacją zdecydowanie muszę się podzielić, gdyż kupiliśmy wodę do picia, znaczy kupiliśmy trzy nawet, bo bardzo nam się chciało pić. Woda na lotnisku w Dubaju, taka półlitrowa, kosztuje 3 50 groszy. Wyobrażacie to sobie? Trzy, dokładnie równe trzy te waluty ich dubajskie, nie pamiętam jakie to są waluty, ale te trzy ich dubajskie to jest 3,50 nasze polskie. 3,50 woda na lotnisku. Mega tanio. Z takich ostatnich ciekawostek, jeśli chodzi o lotnisko w Dubaju, to zdecydowanie jest tutaj fajne miejsce do jedzenia. Są tutaj restauracyjki i zrobiony w ogóle taki food village, czyli taka wioska jedzenia. I mamy tutaj sporo do jedzenia, różnych różności. Kurde, jestem już zmęczony, bo jest druga nad ranem, więc język mi się troszeczkę plącze. A mamy tutaj takie żarełka. Tak to wszystko tutaj wygląda, ale już widać dużo pustych. Akurat już jest dużo pustych, ale są też McDonald'y i te inne wszystkie sieciówki, więc można się tutaj najeść, jeśli ktoś jest tylko głodny. Powiem wam tylko, że ceny są dość spoko i można spokojnie przyjść tutaj sobie coś zjeść. Tak ta wioska z jedzeniem mniej więcej wygląda. Airbus A380-800. Ale maszyna. Ogromny dwupiętrowy samolot. I za chwileczkę będziemy wsiadać. No i to jest maszyna. Ogromna. I na górze drugi pokład.
wylądowaliśmy w Bangkoku. Cała nasza trasa w końcu dobiega końca. Jeszcze teraz tylko 2 godziny autem i będziemy na miejscu. Jak podróż? Długa. Ale spoko. Zadowolona z trasy? Trochę tak, trochę. Zmęczona trochę. Słuchajcie, w tamtym locie mieliśmy bardzo gorąco i wystarczyła koszulka i było wszystko w porządku. W tym locie ja lecę cały czas w bluzie. Mam założony kaptur i jeszcze kot na głowie, bo tak było zimno. Teraz już jest lepiej, ale przez całą noc była masakra. Ty zawsze masz w sobie kot. Tak? No. Bo ciągle jest zimno, to nie moja wina. Właśnie wystartowaliśmy z lotniska w Bangkoku. Jedziemy taksóweczką. Patrzcie na to, co ten pan tutaj wozi w swoim aucie. Nie wiem, jak on cokolwiek widzi, bo tutaj mam mnóstwo naklejek. A tutaj jakieś naklejki, tam jakieś kurczaki kiwają, tam jakaś pani, tu jakieś pieski. I w ogóle naładowane tego wszystkiego jest tyle, że po prostu masakra. No ale jedziemy. No i jesteśmy ponownie u siebie. O, Tajlandia. I nasza ulubiona ławeczka, nasze drzewo. Wszystko jest. Co, Emi? Cieszysz się? Niewiarygodne jest to, że już jeszcze wczoraj byliśmy w Polsce. No właśnie, byliśmy na drugiej półkuli świata, a już teraz jesteśmy na drugiej stronie świata. Jak ja tęskniłam za tajskim jedzeniem, nawet nie wiecie. Aha, wszyscy tęsknili. Już wcinamy pyszne zupki. Tu już pękło. Co ci tu już pękło? Fried rice. Fried rice with chicken. Już pękł też penang, który leży tam. Już penang, teraz zupki. Na który leży tam, którego nie ma. Który już został zjedzony. I jeszcze tylko zupki. I już jesteśmy. Ostre. Ale ostra właśnie. I skakujemy do basenu, który jest za oknem. Zupki pyszne i ostre, takie jak miały być. Fried rice jest bardzo dobry. No to elegancko. Nie był jakiś wybitnie dobry, ale jakby tak długo nie jadłam fried rice, to mi tak i ten smakuje. Chlapło? To sprząta się, tylko trzeba jeszcze iść do sklepu, wszystko kupić. No. I nowe kaski, bo tam te już splechniały. Jest 6:00, a jest tak gorąco, jakby była normalnie 12 godzina w Polsce latem, ale takim tak ciepłym latem, że normalnie... Rzadko się kiedy takie w Polsce ciepłe lato zdarza, nie? Że korki daje do asfaltu. No, dokładnie, jaszczurka nam tu po ścianie już biega. Pierwszy dzień w Tajlandii, już przebrana Emma, już przeszła przez barierkę z balkonu i już do wody idzie. Jeszcze idę po maskę. A, jeszcze po maskę? To podam ci. No, podam ci. Emi, maska jest już przygotowana. Już może startować do środka. A ja tylko chciałem wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali kanał, jak jeszcze nie subskrybujecie. Zostawcie łapkę w górę, a teraz jeszcze możecie przejść do następnego odcinka, bo wam wyświetlają się tutaj 3 następne, także zapraszamy do oglądania następnych odcinków. Napiszcie w komentarzu Tajlandia. I zostawcie w komentarzu Tajlandia hasło. Pozdrawiamy, na razie, hej, cześć. Do następnego razu.